Mark Kipchoga, Lopez. No, 100 punktów. 30 minut 59. Hamza Jakim, Elazari, Skorzowa. No i proszę Państwa, polski zawodnik tego szuka nad linią. Proszę bardzo, nad linią. I z Polski, proszę Państwa, do ringu z Pelbucha Mateusz Mrówka, który już raz podzielił zawodniku za wschodniej granicy, a dzisiaj z czarnego lądu dzieli. I kolejny, dopingujemy. A, nasz platformista, brawo, jest już na mecie i proszę Państwa, Isaac Timotain Geno z Kenii i nasz drugi Polak, Sylwester Kuster, 11 za nas to krotny, mistrz Polski w triathlonie z wynikiem 6:2:11. Mateusz i Sylwester, chodźcie do mnie na chwilę. Sylwek! Sylwek, weź medal, chodź na chwilę, Mateusz, weź medal, Sylwek. Szybciutko, szybciutko, chłopaki, powiecie, jak to na trasie, Mateusz. Ty już chyba tutaj dzieliłeś rok czy dwa lata temu zawodników z wschodniej granicy, dzisiaj czarnego lądu, jak było? Na rację przede wszystkim. Teraz to mocniejszy jesteś, powiem. I robi na dole, kochani, i robi na dole. A jeździ tramwajem, jak ja. A teraz też jest pytamy triathlonistę, który trenuje trzy dyscypliny i tak zwane olimpijskie. Jak się pobiegło, bo jesteś już po sezonie triathlonowym prawdopodobnie. Dziękujemy, kochani, że byliście z nami, że piękną walkę sportową, rywalizację życie pokazali. I kolejny to chyba Damian Połecz. Sylwetka by na to wskazywała, ale jeszcze bliżej. Oni w sporcie różnie wyglądają. Nie, to jest Paweł Szereniawa. Mysłowice, proszę Państwa, UKS, Uczniowskie Krótwo. Teraz Damian Połek. Teraz Damian Połek, proszę Państwa, z Rudy Śląskiej. Ruda się reklamowała przez Panie. Naturalne, rude i rude farbowane. Ruda jest piękna. Brawo, Damian. Gratulacje. Paweł Szereniawa, Damian Połek są z nami. I kolejny zawodnik w niebieskiej koszulce. Grzegorz Szulik, to też mistrz Polski, proszę Państwa, jest tu z nami. Biegający górnik i czarny koń tych zawodów, Kamil Gajik, Płomień Sosnowiec. Brawo, brawo dla Kamila, młode wilczki, jak Państwo widzicie, młode wilczki walczą. I kolejni zawodnicy już się pojawili. Adam Sikora, inżynieria biegania, to z Rybnika. Andrzej Nowak, Marcin Grzegorzycza, Maciej Szczeciński. Pięknie, panowie, witamy na mecie, gratulujemy, dziękujemy za rewelację sportową. Państwo, jeszcze szczęście braw. I sprintem do mety z numerem 17, Piotr Zieliński, Sokół Knurów, proszę Państwa, nasz towar eksportowy, ambasador sportowy. Brawo, brawo dla Piotrka. Biegające małżeństwo, jeszcze żona będzie na mecie. I proszę Państwa, zielono, nieszczęście brawa. Zawodnikom będzie przyjemnie, Państwu cieplej. Z numerem 9 jest Jakub Bednarz. Tym Ochal. To grupa Ochala, proszę Państwa, znakomitego zawodnika. Medalistę mistrzostw Polski. Pozdrawiamy trenera Ochala i dziękujemy zawodnikowi, że był z nami. I samotnie, proszę Państwa, biegający, pozdrawiający publiczność. Publiczność odwdzięcza się brawami. Podąża do mety. Marek Zaba. Triathlon X Team. Po koszulce zresztą Państwo widzicie. W niebieskich koszulkach, niebieskiej koszulce, pierwsza pani, proszę Państwa! Wielkie brawa dla kenijskiej zawodniczki, a tutaj chyba Krzysiu Seweryn, jeśli dobrze poznaje nazwisko, sylwetkę. Tak, Jacek Seweryn jest i proszę, pierwsza pani na mecie, Susan Wajczkę Motuni, Benedek Tym,
Koordynatorze Roman. I spokojnie w czerwonej koszulce, jak zespół czerwony jak cegła, Piotr Nagło. Solvere Team. I Piotr Tomek Majewski, proszę Państwa. Tomek Majewski. Han Solo 3. I Paweł Jarzębowicz Oświęcim. Brawo Paweł, witamy Cię serdecznie na meczu. Zadyszka Oświęcie, Państwo widzieli na koszulce. I Łukasz Kulesza, Rybnik. Dawaj, Mateusz. I Bartosz Szymański, Niewinien Kacze. Marek Knesz, Jejkowice. I teraz Lawina, Piotr Brachar, Wiktoria Kłębowska, to druga pani, proszę Państwa. Wiedziałem, że dziś siedzieć na dupie. Wiktoria, gratulacje dla Ciebie, pięknie się wstawałaś, podzieliłaś dwie zawodniczki, Kroniska na mecie, która jest za Tobą, Emily Czerniot, Kontra Dolejsza Moment, Kenia. Myślę, że Weronika powiedz, jak to zrobiła. Wiktoria, jak to zrobiłaś? Nie mówię teraz, odpowiedź do zwycięstwa samo, tak? Cudownie, wspaniale, wreszcie zrobili, gratulacje. Pięknie, proszę Państwa, i kolejni zawodnicy to Marcin Macho, Józefa Kaleta, Artur Mianowski, Karol Kucha, Leszek Styczeń, Barbara Żakowiecka, Kamil Maślanka i Grzesiu Szymula. I proszę, jak szybko nie będzie można biegać, szybko paliwa, a tu jeszcze szybciej, długim stusem, Grzegorz Pol. I teraz, nasza medalistka, proszę Państwa, Sandra Michalak, a za nią weteran polskich biegów Jerzy Sielaczko, biegający z Mierą Pędzowa. Sandra, dziękujemy, gratulujemy, Jurek, zapiszcie z nami, brawo! Andrzej Grzesi! I do was, proszę Państwa, proszę Państwa, właśnie przywijamy do odbioru dużo zawodów. I Paweł Ostek, Tomasz Mówi, Wojciech Kolona, to już na lecie, wszystkim gratulujemy, witamy, pozdrawiamy serdecznie. I was, i wasze miejscowości. Wigor Urban, pozdrawiam publiczność. Wojciech Szymura, Marcin Brzowa. Brawo panowie. I kolejni to Arkadiusz Pika, Filip Buch, Marek Poczewska, Podeszła, Bartłomiej Knopek, Rafał Wrzesiński, Kakmar Radziuk, Janusz Niedziela, Andrzej Wrzesiński. Witaj Andrzeju, teraz z Andrzejem też wiele kilometrów przebiegałeś, brawo! Marian Waligula, Zbigniew Hasik, odbieramy medaje i pakiety żywieniowe w Różę Zawodów. Andrzej Wymysło, Zbigniew Hasik, Mateusz Pajęczyk, Rafał Mikołajczyk, Andrzej Alger, Paweł Ris, Tomasz Witala. Patrycja Suchowiecka, Ludy Śląskiej, Wojciech Król, po Królewsku, drogi Wojciechu, Cię witamy. Wiesław Dziancki, Łukasz Kretek, Grzegorz Bobrek, przepraszam, Bartłomiej Dudek i proszę Państwa, nasza medalistka mistrzostw Polski, wielokrotna, Dorota Ustianowska. Witamy Cię, Doroto, gratulacje, dziękuję, że jesteś z nami. Tomasz Laskowski. Tomek, Dorota przybiegła na metę, Tomek Wierzyński, także znakomity biegacz, a trafitamy Darię Mendecką, jedną z sióstr biegających mendeckich, Michalena to już z medalami mistrzostw Polski, a Dorota piesie, a Daria piesie w górę, za nią Łukasz Tema, Paweł Klosek, Grzegorz Komiś, witamy panowie, gratulujemy, i dwie żółte koszulki. To Tomasz Panasiak, Monika Bielińska, mąż jest na mecie już, Andrzej Guzy, a Anna Szyjka, a Tadeusz Skorupa, Anna Szyjka to córka braty Szyjki, proszę Państwa. I Andrzej Patuła, Adam Kałużny i... Elżbieta Lewicka. A właściwie z okrzykiem biegła na metę. Tomasz Lewicki. Brat, tak, witamy. Tomasz Jabłoński, Mateusz Mucha, Andrzej Wymysło jest. Dominik Kwik. I kolejni zawodnicy.
Jerzy Połeć, emerytowany górnik, Paweł Zagórski, granice, Katarzyna Laskowska, inżyniera biegania, Paweł Kaśka. I tutaj spokojnie całkiem, Dawid Gołysz, Tomasz Wolak, Andrzej Dąbrowski, proszę Państwa, niczym piosenkarz. Mariusz Dyszkiewicz, Gliwice. Jarosław Podsiadło, Sosnowiec. Tomasz Halman, Gliwice. Grzegorz Bryła, Knurów. Jarosław Latacz, Katowice. Łukasz Furmanek, Klub Biegacza Santandera. Jakub Krupiński, Turów. Monika Handel, Karpagan, Sosnowiec. I spokojnie tutaj, Daniel Krężołek, Gliwice. Piotr Nowakowski, Czerwionka, Leszczyny. Mój nazwiskowicz, witam cię serdecznie. A na Szostach, Zabrze, pięknie Aniu, brawo. Adam Napiórkowski, Gliwice. Agata Chilaszek, Gliwice. Marian Pasternok, Zabrze. Brawo, Marian. Rafał Hadzik, Gliwice. Rafałek, jeszcze kawałek, jesteś na mecie. Dawid Kurz, Polska Grupa Górnicza. Brawo, Bartek. Brawo, Dawid. Pakiety żywieniowe w odbioru w biurze zawodu. Dariusz Biedroń, Justyna Lewicka, Dorota Redzik. Witamy, gratulujemy. Pięknie, pięknie, kochani, nagradzamy brawami. Witam, witam tu kolegę Zawiercia. Witamy serdecznie, halo. Biegający trener obecnie patrujący. Batowiska, Zrygic. Tutaj spokojnie na metę. Przemysław Stacewicz, Tychy. Troszkę szybciej. Jacek Rudziński, Gliwice. Piotr Wierzyński, Pumpaco, albo Sako. Dominik Soremski, Bzut. Javier Krzyszkowski, Knurów. Dominik Soremski, Zbigniew Bugdą, Rybnik. Krzysztof Konopro, Nikołów. Adrian Izdebski, Rybnik. I Piotr Jezusek, którego Państwu wspomniałem. Grzegorz Dos, Krzysztof Mazur, Julia Malawska. Julia, szybko biegam, Mirosław Kałubek, Jan Łyziński, Tomasz Karoń, Tomasz Cabaj, Mateusz Klec, Aleksandra Jadach, albo Aleksandra Jadach, Patryk Bajko, Elżbieta Przybył, brawo Elżbieta. Elżbieta Przybył i przybyła właśnie na metę. Tadeusz Zioła, Józef Litwin, Tomasz Stańczyk, Dominik Błaszczyk, Józef Litwin często wkający na metę. Spokojnie, proszę Państwa, do mety Sławek Kita, Wojciech Pocek, Grzegorz Jodowski, Rafał Tobisz-Kupka, Andrzej Słomka, Szymon Franczyk, Grzegorz Sekieta, Grzesiu Segenda, Szymon Franczyk, Marcin Czapek, Grzesiu Chora, Anna biegnie, Anna Drycz, Krzysztof Sudnik, Paweł Wiczyński, Szymon Latusek, Styku, brawo, i Zdzisław Rosada, Gliwice, Rafał Fonci, Paweł Stulik, Jarosław Lewandowski, Katarzyna Kurczyłowska, Paweł Podsiadło, Adam Wojtowicz, Jacek Grano, Piotr Szulik, Robert Tomański,
Olimpijki. Witamy serdecznie, gratulujemy i pozdrawiamy. Marcin Wasik, Gliwice. Andrzej Biała z Bytomia. I tutaj, proszę Państwa, z prawo swojego klubu Piotr Badzia, Gliwicka Grupa Biegowa. Będziemy razem. Ryszard Kudziak, Paweł Krzystała, pierwszy sortowca, drugi z Czerwionki Leszczyny. Adam Skiba z Turowa, Marcin Matusiak, powoli do celu. Wiemy i celu więzienną. Ariel Lasek z Turowa. I pani Violetta Świętochowska, Andrzej Reichert, Paweł Owczarek, Mariusz Wieprzycki, Bogdan Mulewski. Patrycja Krzywińska, Damian Stalmach, Zbieka, Andrzej Smuda, Mikołaj Kowalski, Sylwia Lerner, Tychy, Henryk Błaszczak, Tychy, Katarzyna Pepper, Luxor Beta Czerwionka. Proszę, proszę, nam się zawodnicy rozbiegali. Uwaga, rozbiegali, chciałem powiedzieć, a nie będzie rozbiegali. Uwaga, uwaga, zawodnicy na mecie. Posiłki żywieniowe już ze zawodów do odbioru. Na sali, gdzieście się zapisywali. Tam macie pakiety żywieniowe do odbioru. Piotr Mazur z piekar, Wojciech Policzka, powoli do celu. Tutaj powoli do celu, tak? Tutaj Policzymo Policzka, tak? Janusz Przyłucki, Agnieszka Kirch, Nanowska, Gliwice. Dwuczłonowe nazwisko, żeby nie pociągnąć do razy, bo widzę, tutaj kreska jest postawiona. No i proszę Państwa, tego zawodnika reklama poszła w tej firmie. Piotr Rakowski, Metalex. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Dziękujemy, że byliście z nami. Walczyliście do końca. Pozdrawiamy Was serdecznie. Jarosław Bartosz jest rzeszony. Brawo Bartek. Michalina Trefon z Rogoźnika. Zbigniew Szerzyk zawsze. No i idzie siła, idzie siła! Witold Kucz, Tomasz Błaszczuk, Adam Waniek z Turowa. Tak jest, Olmistrowa, Rafał Kamiński, Czesław Puszczak, Robert Szyjka, Alina Pogorzelska, Dominik Kania, Agnieszka Kolonka, Dawid Błaszczuk, Adam Grabiec, Testowa. No i proszę Państwa, wielkie brawa! I to dzisiaj bez głowców, bo nie dało mi rada, nie dało rady w głowcach przebiec. Dawid Błaszczuk, Adam Grabiec, Ryszard Wawrzak, Wojciech Pawiński, Zbigniew Gawroński, Marcin Bóg, Michał Sterocki, są już na mecie, brawo! Edward Andołak, jest już! Brawo Edward, brawo! Z tym gościem przebiegaliśmy wiele, wiele zawodów. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dalej zdrowia. Sebastian Nitka, Gliwice, brawo! A Jacek Nitka siedzi za granicą. Lidia Kopszak, Turów. Łukasz Widatny, Jastrzębie Jezruń. Dominik Janeczko, Rzeszowa. Bogdan Daniela, Knuru. Jan Wyduch, Mikołów. Jan Wyduch, proszę Państwa, to byli kulturystami świata w pociąganiu się na drążku. Nie wiem, czy Państwo o tym wiecie. Tak, Janku? Mogę coś pomylić, ale coś koło tego, tak? A Kubuś biegnie z trenerem, proszę Państwa, ale szybciutko lecimy nazwiska. Bogdan Daniela, Adam Smolana, Michał Jaworski, Magdalena Jarmuła, Marcin Kaszczyk, Marcin Mach, Agnieszka Kaszmarczyk, Łukasz Podpora, Adam Gąbka, Michał Orzek, Tomasz Kozicki, Waldemar Pietrzak, Włodzimierz Kozaczka, Bożena Ben Mazur. Brawo Bożena.
Grzesiu Majewski jest, Mirosław Trela jest, brawo! Justyna Burza, brawo Justysia! Sebastian Laskowski, brawo! Artur Wieszlowski, Przeklębie i Piotr Chodczyk, Czernica, Małgorzata Stawała, Nowosielska Grupa Biegowa, Łukasz Gajewski, Marek Dnuchowski z Turowa, Kolan Balasiak, to z Dobrowi Górniczej, Zenon Wieszycki, Marek Wiązania, Jan Hano, Natalia Putowska, Wiesław Maciejewski, Sebastian Stosz, Piotr Wieleżą. No tutaj strefa medalowa, Jan Hano i Maciek i Wiesiek Maciejewski, Sebastian Stosz, Piotr Wieleżą, Edyta Marek Grubel, Klaudia Gęski, Piotr Tokaj. Piotrek, czy ty jesteś właścicielem wina Tokaj węgierskiego? Tak mi się nasuwa. Niektórzy uwielbiają ten gatunek. Łukasz Łądziński i Grzegorz Rybakiewicz pokazali rywalizację sportową na ostatnich metrach. Brawo panowie, tępno. Łądziński, klub sportowy Leniwiec. No i wcale tak Leniwie wbiegali na metę. I teraz pani Maria Curyło, Gliwice. Lub Curyło, jak wolisz, jak powinno być? Curyło? Chce. Chce, Curyło, okej. Rafał Przybył, Aniela Trela, Alicja Malik, Arkadiusz Kaczmarzyk, Katarzyna Kolarska. Witamy cię, Kasiu, Agnieszka Łyczak jest już z nami. Brawo dziewczyny. Anna Gorus, Zdzisław Okoń. Brawo Anka. Zysek dajesz. Krzyku, do meta, tu jest meta. No, gdzie się zabierzać na tego zamalasi? Tego symbola jednego. Czesław Szuma. Agnieszka Łyczak będzie trzecia w kategorii, Alicja Malik druga, tutaj mam podkreślone. Brawo dziewczyny, brawo. I Jan Głogowski piekali. Monika Okoń obok niego. Zbigniew Kopczak, Adam Putowski. No i proszę, już po pierwszym zeszłym, a już wciąż plecakiem. Niszy do szkoły. Adam Pukowski, Marek Kosman, Jan Kądziołka, Monika Grzegorczyk, Marzena Masalska, Sebastian Krębowski. No i proszę Państwa, pozwolili, zostawili, a ona samotnie do mety podąża. Najmniej prawa, samotność długodystansowca, z pańskim ogonem, blond włosa, uśmiechnięta od ucha, Kasia, Katarzyna Kołubek i Kola biega. Jak żyły, proszę Państwa, do rato na mistrzy, by ona malowała jak żywą. Był czas, co trochę poklepałem o niej, nie? A że dusza artystyczna, to wspomniałem, jedynego zrobili tego aranża, prawda? Grzesiu Puk-Puk! Grzesiu Puk-Puk! Grzesiu Puk! Marcin Kostupalski, Robert Dymek, który nie dymi, Wojtek Kuczela, Tadziu Zaremba! Brawo Tadziu! Znakomite nazwisko Zaremba, brawa, wydawca joggingu, Wunder Team i Karolcia, Karolina Kozak! Ale szła po kozacku pokonała tenista. Ryszard Krawender, Henryk Otorowski. Henie, gdzie tam byłeś, pokuziaki? A metę mi tu kierunek. I teraz Ola, Iwcza, Iwola, Kasper, Zdrowa, brawo Iwonka. Proszę Państwa, niczym modelka z Formuły 1, polskiego koni żokejka. No bryki brakuje jakiejś F1. Ryszard Krawender, dobrze. Paweł Kośniewski, Anna Polechowska, Karol, Agnieszka Mularczy, Tadeusz Puszka, Joanna Buciak, dajesz Jolka, dajesz! I Karolina Wakuła, brawo Karolcia! Damy się radę, dziewczyny, jesteście wspaniałe, cudowne, wielkie, brawo! Czas się nie liczy, tylko dobiegnijcie do mety.
i Łukasz Grzybowski. Martin Urbanek. Jarek Paczkowski, Adam Zawała, Mirosław Wiecko, Mirosława Wiecko, Ewelina Maj, Dariusz Kamieniziewski, Dawid Radomski, Andrzej Klimczak. Witamy pięknie, gratulujemy i pakiety żywieniowe do odbioru w biurze zawodów. I zielono nam się robi, zielono! Dariusz Dymek. Brawo, Darek. I pani w okularach, Justyna Styczeń. Justyna! We wrześniu styczeń. Witamy cię serdecznie, Stefania Zobolewska. Grzesiu Słodkiewicz. Bata Ratajczyk. I coraz więcej biegających dziewcząt z końskim ogonem, proszę Państwa. Kamila Gaj. Brawo Kamilka, brawo, jesteś cudowna, wspaniale to zrobiłaś. I proszę Państwa, różowo się robi i Luna tańczy jak szalona, widzę. Dzieje się, oj dzieje, proszę Państwa. Ania Florek z Gliwic, Monika Król. Monika, witajcie się, idźcie po królewsku. Szanowna wielmożna nasza królowo. Biegnie i śpiewa, tam spokojnie, dobiegnie dzisiaj do mety. Bez szarpania, Jerzy Michalik, Leszczyny, brawo, Jurek. A teraz zrobiło się niebiesko od orłu. Niczym orły na niebieskim niebie pochrunęli w knurowskim biegu. Brawo orły, dajecie! Jerzy brawo! Tomasz Kołyński, Fabian Olimski, Agata Dorobek. Agata, już się dorobiłaś? Agata? Agata Dorobek, już się dorobiłaś? No brawo! Marian Łupierzowiec, Rafał Zbrojek. Dąbrowy Górniczej, a Rafałek jeszcze kawałek, a Marian jest królowa. A i proszę Państwa, młodość podąża do mety, młodość! Ania Żumer, Lena Szczurek, Andrzej Kno. Brawo dziewczyny, brawo chłopak! Andrzej Kloch jest z nami. Mariusz Ogaza jeszcze nie wymienił. I szanowni biegacze, posiłek żywieniowy w biurze zawodów do odbioru. Sebastian Pisulski, Monika Haber, Weronika Sieradka, Paweł Ignasiak, Grzesiu Smuda, Alicja Koła, Mirosław Księżyk, Grzegorz Więcław, Ania Księżyk, brawo, witajcie kochani, pięknie, biegające małżeństwo z dziećmi, tak? Brawo, i macie szesny czy kto? Okej, okay. I jeszcze jest z nami Agnieszka Sa, Andrzej Florecki przed nami, Ania Radecka-Lecka jest, towarzystwie Piotra Pacuły, brawo! Dawaj radę, Ania! Ania od lata zaczęła biegać, się dobrze pamiętam, tak? Piotrek? I dobijają, dobijają, biegną, proszę Państwa, każdy biegnie na tyle, na ile się wytrenował. Ja jestem zaskoczony postawą dzisiaj Wiktorii, jak ona to zrobiła. Jest to coś niesamowitego. A teraz witamy Marek Krzywda, Damian Garbacz, Zana Garbacz, Joachim Machulik, Ania Sosz. Witajcie dziewczyny i chłopacy, witajcie na meczu. I jeszcze witamy Dominika Szwagrzyk, od Szwagrów, tak Dominika? Oto jeszcze informacja o Wiktorii. Wiktoria to czwarta zawodniczka mistrzostw świata i miała na 2006 przeszkody w ubiegłym roku.
No to dlatego taka dzisiaj szybka jest zaskoczona, co ona dzisiaj zrobiła. No to jest też to wydaje się z Polski na ruchu młodszych. Świetne wyniki na 3 km, na 10 km świetnie. Brawo, już ty naracisz! Też! No to już wyszła olimpijka. Dziękuję ci bardzo za te informacje, a my witamy Justyna Lubczkowska, Ania Sikora, Marta Rąka. Witajcie dziewczyny, brawo na was! Jak się dłuży? Mogę się wszystko zrobić. Znakomici zawodnicy do nas przyjechali, to proszę państwa, kto by się spodziewał, Wiktoria przecież jest z Rudy Śląska. Proszę! Dalej. Uwaga, uwaga zawodnicy, pakiet żywieniowy do odbioru w biurze zawodów. Posiłek na was czeka w biurze zawodów. Zrobię jak wpadasz na metę. No! Nie. Nie. Wpadniesz na metę. No! No! Uwaga! No! Proszę państwa, proszę ciemne okulary, które od kogoś z zawodników są do odbioru tutaj u nas przy speakerze. Ciemne okulary, trójki słoneczne. Bardzo proszę, kto zostawił okulary po odbiór do mnie? I słuchajcie, jeszcze taka informacja dla zawodników. Oglądamy listę startową i ci, którzy będą deklarowani, będą siedzieli na hali sportowej na specjalnych ławeczkach, żeby szybciej na deklarację wejść na scenę. Natomiast pozostali zawodnicy na hali widowiskowej. Michał Soska, proszę państwa! Wisła i Michał Soska, brawo Michał, gratulacje. Żywienie zawodnicy mają w biurze zawodów. Halo ci, którzy są już na mecie, pakiet żywieniowy w biurze zawodów. I zawodnicy, którzy będą, stają na podium, będą, są tam dla was specjalne ławeczki przygotowane do dekoracji. A reszta zawodników na trybunach, na hali widowiskowej. I proszę państwa, nie ma jak pomoc Klubowicza, tego, który rozbiegał Gliwice. I kolejna zawodniczka podąża do nas w jego towarzystwie. Jeden z faców. Ja zawsze się mylę, który na Andrzej, który Piotrek. Ale oni... Tak, żole chodzi do mety. Witamy Tatiana Pacuła, amatorski klub AKMB Pędziwia Gliwice, tak. Gliwice to nic nie liczy, proszę państwa, śląski Paryż ze względu na drewnianą wieżę radiostacji. Jana Pacuła, żony górników zaczynają biegać, proszę państwa, i nie tylko. I to jest coś fajnego. Piotr Karmański, brawo Pite. I Ola, Aleksandra, trzaskali. Ola, tylko nie trzaskaj. A tu widzę pana policjanta, brawo policji, proszę państwa, polskiej policji. To mamy mistrzów świata w maratonie indywidualnie drużynowo. Czy pan policjant o tym wiedział? Halo? Pan ze Szczytna, Paweł Pionaraszkę, Maciej Wojciechowski, Kuzowski i ci inni. No to teraz doszedł Oślizło, Łukasz Oślizło, tu z Łagis. Poszedł biegać na Podlasie do Klowo, a po wchodzącym z Podkarpacia utalentowany zawodnik Szymon Kulka. Tak samo mundurowi wojskowi, też są mistrzostwie świata indywidualnie drużynowo. Większość zawodników, elita Polski, to
wojsku się. Witamy pana Zajmund Bąk, proszę państwa. A nazwisko Bąk mogę państwu rozszyfrować. Poza tydzień będę prowadził tam bieg. Bieg o nóż Kondosa. Taki skrót. Proszę bardzo, w Lublińcu. Ale tym razem to nazwisko. Zajmund Bąk. Oni się fotografują, proszę państwa. Pofrunery dzisiaj, pokrólowie, pofrunery. Ja nie wiem, czy ta policja nadal ich wyłapała, czy nie, ale jak była faza lotu, to ja nie wiem, czy nie będzie dyskwalifikacja. Rozumiem, to pójdę nad asfaltem, ale metr 20 to przesada. Lecimy, duńskie kary, jedna z młodszych grup biegowych na Śląsku. 30 września bieg charytatywny, czyli za tydzień. Zapraszamy do Dąbrów, do dzielnicy Dąbrówka Wielka w Piekara Śląskich. Od strony Siemianowic można śmiało wjechać, będzie najłatwiej na stadion. Lecimy Durż, czyli pomagamy Durż. Zapraszamy na bieg charytatywny na 6 km i 5 km Nordic Walking. Damian, to mówię w imieniu piekar, wiesz? A Damian nie słyszy, zamiast tutaj. No i proszę państwa, młodość i rutyna, rutyna i młodość. Pozdrawiam publiczność, publiczność odjęcia się brawami. A są to... Helena, tak? Helena Kozakiewicz. Kozakiewicz, przepraszam. I Eugeniusz Cukrowski. Edek, ty jesteś słodki facet, bo Cukrowski. Ta bada cukrowa i cukier to u ciebie, cukier kryształ, nie? Brawo. No i kolejna, lady, proszę państwa. Uśmiechnięta, zadowolona. Jest zwycięzczynią dla samej siebie. Brająca brawa od pani na czarno ubranej. Dziękuję pani, dziękuję w imieniu zawodniczki, tak. Państwu też zaklaszczemy. Numer 78. Gosia, Małgosia, Małgorzata, Gosiowska, Sosnowska. Brawo, brawo, Gosia. Sosnowca do Katowic jest taki bieg, proszę państwa. Sosnowcy byli mistrzostwa Polski na bieżni. Na średniej górnej dystansie, między innymi na 10 tysięcy metrów. Także w Mikołowie na nowej bieżni, proszę państwa, też się rozgrywały mistrzostwa Polski. Rozgrywały się także w Bielsku Białej. A zatem Śląsk, proszę państwa, w imprezach ogólnopolskich stoi mocą, co można powiedzieć. Mistrzostwa Polski górników. No wiadomo, gdzie to na Górnym Śląsku. Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym w Rudzie Śląskiej, w Dolinie Wszechstawów w Katowicach. A ostatnio przeniesione na Mazowsze, jeśli dobrze pamiętam, do miejscowości Łazy. Tam pochodzi między innymi Mistrz Polski w biegu 24-godzinnym. I teraz szybciutko nazwiska, jego żona jest nauczycielką, trenerem młodzieży. No i zapomniałem nazwiska, przepraszam. Tak się zdarza, że ucieka. Mówisz, masz na końcu języka, to chodzi, chcesz powiedzieć, pyk, nie ma. No i proszę państwa, proszę. I można, proszę państwa. Mówią, że po 40 roku życia człowiek się kurczy, ale porost nie dotyczy to mężczyzn, właśnie. I pan Piotr Czerwowski udowadnia, że z tą wagą można biegać i pokonać 10 km. I teraz jeden, brawo Marcin, tak jest, Marcin Wolski, Orły Słowa. Marcin, dawaj ślady, jesteś wielki, brawo. No, powiem tak, Marcin, woda ty się przestraszył, wiesz? Drodzy, wspaniali, cudowni zawodnicy, posiłek na was czeka w biurze zawodu. Szanowni, wspaniali, cudowni kibice, pięknie wam dziękujemy, bądźcie z nami, możecie przyjść na salę, jak będzie dekoracja, bądźcie z nami, dziękujemy, że byliście z nami, już tych zawodników, którzy są, czekajcie jeszcze do końca, czekajcie.
a jest to 26. edycja ogólnopolskiego biegu na 10 km tutaj u nas w Knurowie, w Górniczym Knurowie, proszę Państwa, i sportowym Knurowie, a także 23. edycja Mistrzostw Polski Górników. Przyjechali do nas z Dolnego Śląska, ze Zgorzelca. Prosiliby pozdrowić od nich tutaj Górny Śląsk, a zatem szczęść Boże z Dolnego Śląska od Górników. Też Was widzimy, pozdrawiamy chłopaki ze Zgorzelca. Cześć! Chodźcie bliżej, coś powiecie, chodźcie! Jak tam Wam się wiedzą, jak Wam się żyje, chodźcie! Żeby Górnoślązacy dowiedzieli się, co robią Dolnoślązacy. Proszę Państwa, komentując biegi na Dolnym Śląsku, rozmawiając, czy tam mają jakieś... Aby tu powiedzieć, delikatnie ująć to, co my mamy na przykład w Sosnowce. Tam u nich takich rzeczy nie ma, czy na przykład Ślązacy, a Gorole, tam takich rzeczy nie ma. Przypominamy, że posiłek czeka na Państwa w biurze zawodów, a także na hali sportowej specjalne ławki dla tych stających na podium, by tam siadali, natomiast nienagradzani pozostali na hali, na trybunie. Natomiast to tego wszystkiego można się dowiedzieć tutaj z telewizora, kto jakie miejsce zajął, w open w kategorii wiekowej, wszystko można sprawdzić, czas i tak dalej. Widzę tutaj zawodnicy, doglądają, sprawdzają i tak dalej. To mi za medal. Czekajcie, jeszcze do Was pójdę. Ej, czekajcie, jeszcze z Wami zrobię. Tak, na wyjazd idziemy. Tak, mamy? Pięknie, brawo, Ruda. Kochani, kochani, nie ma pomiaru czasu. Janki PN, proszę o sprawdzenie się na listach wyników. Ewentualne korekty, reklamacje szybciutko zgłaszamy. Bo żeśmy wyłapali jeden przypadek, że zawodniczki czym nie odbił się nam ani na jednej marcie, ani na drugiej. Podczas tego nie wychodzi za żadne wykazanie, dobrze? Czasami reklamujemy. Jak coś to mówimy, robimy korektę i tak dalej.